Wczoraj opublikowane zostały zalecenia dotyczące zasad gromadzenia odpadów. Według nich odpady od osób zdrowych, osób objętych kwarantanną oraz osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscach pracy, komunikacji publicznej czy w czasie zakupów powinny być segregowane zgodnie z dotychczas stosowanymi zasadami, a maseczki i rękawiczki oraz inne ewentualne środki ochrony osobistej powinny być zebrane w oddzielnych workach, które po zawiązaniu trafiają do odpadów zmieszanych. Jeśli w miejscu powstawania odpadów są osoby izolowane lub przebywające w kwarantannie po powrocie z zagranicy, zamknięty worek z odpadami włożyć należy do drugiego worka, również go zamknąć, nie zgniatając. Szczegółowe zasady dostępne są na naszym profilu na Facebooku.